Teraz jego pokój wyglądał jak prawdziwa jaskinia. Tylko, że w jaskini jest cicho. George nie wiedział, czyj to pies, ale wiedział, co zrobić, żeby iskra nie szczekała. Masło orzechowe. Teraz będzie wystarczająco cicho. Cóż, skończyło się masło. Jak uciszyć krowy? Nie może w czasie snu trzymać koca na głowie, ale może nim wytłumić hałasy w inny sposób. Teraz jaskinia George'a jest ciemna i cicha. Posłuchaj tego, George. Gram ten trudny kawałek. O, super, wygłuszony dźwięk. Wreszcie zapanowały idealne warunki do hibernacji. Kiedy George się obudzi, będzie wiosna. Kiedy George się obudził, zdał sobie sprawę, że się udało. Spał snem zimowym. Musiało minąć 6 miesięcy. Złota rybka jakby urosła, a to znaczy, że na dworze jest wiosna. Jeszcze nic nie wyrosło? To pewnie wczesna wiosna. Dzień dobry, George. Mało entuzjastyczne powitanie po śnie zimowym. Cóż, chciałem zrobić naleśniki z bananami na śniadanie, ale wczoraj zjadłeś wszystkie banany. Wczoraj? George zapadł w sen zimowy na jedną noc? No cóż, musi wrócić do łóżka i bardziej się postarać. Ups. Cóż, i tak trzeba było wyciągnąć zimowe rzeczy. Stało się to wcześniej niż zamierzałem. Zaraz, zaraz. George zapomniał o rzeczach zimowych. Narty. Sanki. Małpie rękawice. Nie ma mowy, żeby George przespał całą zimę i nie skorzystał z tego wszystkiego. Może któregoś dnia niedźwiedzie się obudzą i zobaczą, co traciły.
George chciał pokazać skunksa panu w żółtym kapeluszu, gdy zdał sobie sprawę, że o czymś zapomniał. George, co się stało? Ktoś zostawił ten koszyk w windzie. O! A George? Przywieźliśmy skunksa do domu w koszyku? Złapmy go tak, żeby go nie przestraszyć, bo... wie pan... A, to się nie może stać! Jazda! Łapać skunksa! Skunks był zdziwiony, kiedy obudził się w obcym miejscu. W dodatku był bardzo głodny. Stój! Wracaj! Jesteś złapany! Aha. O, rety! Stop! Organizuję jeden wjazd na wszystkie piętra, żeby zmniejszyć ryzyko przestraszenia skunksa! Skunksa? Cii, proszę ciszej! Racja, przepraszam. Kiedy skunks skończy jeść, nie będzie chciał szukać drogi ucieczki. Na piętrze nie ma skunksa. Dobra, zjeżdżamy. Zaczekajcie. Niech go pan nie straszy. To jest Jeffrey, skunks udomowiony, bezzapachowy. To tego skunksa widział George. Okazuje się, że martwiliśmy się niepotrzebnie. Plan George'a się sprawdzał. Za chwilę skunks zostanie złapany dzięki pomysłowości małej małpki. George, to nie był żaden dziki skunks. Owszem, był. Niech nikt się nie rusza. On jest, znaczy ona jest szczęśliwa. Ha. Jeśli nic jej nie przestraszy, będzie okej. Na tym kończymy program łagodnego jazzu. A teraz uwertura 1812. O nie. To posłanie pachniało prezesem wspaniale.
Prezes nie chciał się dzielić swoim posłaniem. To był głos jego przyjaciela. Prezes gdzieś tu jest. Bez wątpienia prezes był za tą kratą. Szczekanie ustało. Ale Lucky był pewien, że prezes jest blisko. Lucky jest gdzieś wewnątrz ściany. Cześć, George. Wracamy do domu z pizzą i kośćmi dinozaura. Mam nadzieję, że grzecznie się bawicie. Jak znaleźć Luckiego wewnątrz ściany, jeśli go nie widać ani nie słychać? Wtedy prezes uświadomił sobie, że za każdą odartą z godności chwilę jego życia odpowiada George. Prezes miał dość. Zaczął go swędzić nos. Lucky poznał ten dźwięk. George miał nadzieję, że się nie myli. Im częściej prezes kicha, tym bliżej jest Lucky. George już zrozumiał, w którym miejscu jest Lucky. Tylko że jest wewnątrz ściany. Słyszałem kichanie prezesa przez kratkę na dole. Trzymaj kotka z daleka. Gdzie jest kot? O rety, nie ruszać się. Już dobrze, mały. Możesz wyjść. Nie masz pojęcia, George, jak szybko musieliśmy kopać. O, co? O. Co? Wiem z doświadczenia, że czasem lepiej nie pytać. Wygląda na to, że wszystkie śmietniki w mieście zostały już opróżnione. Oprócz tego.
Wystarczy, że tutaj poczeka, a śmieciarka sama do niego przyjedzie. Witaj, Giorgio! Śmieci? Nie ma, wywieźli. Myślisz, że zapomniałem je wystawić? Nie, po butelki i makulaturę przyjadą jutro. Zabiorą je do skupu surowców wtórnych. Śmieci jadą prosto na wysypisko, gdzie są składowane. Teraz George wie, gdzie szukać śmieciarki. To już ostatnie okrążenie. Wracaj do domu. George wreszcie dotarł na wysypisko, gdzie śmieciarki wysypywały śmieci z miasta. Znalezienie żółtego kapelusza wśród tych wszystkich śmieci będzie niemożliwe. Bez kapelusza nie jestem sobą! Ale George nie znał znaczenia słowa niemożliwe. Był w mojej śmieciarce. Kto wyrzucił dobry kapelusz? Marzę o takim, bo widziałem gościa w żółtym kapeluszu i z małpką. I dlatego zatrudniłeś małpkę? Stój! Robisz bałagan w moich śmieciach! Chyba szuka kapelusza. George, miałeś wyrzucić wszystkie te pudła do śmieci. O, a gdybyś wyrzucił kapelusz? O, to by było straszne. Okej, zaraz. A może tak? I jak? George, no przestań! George pomógł panu pokazać najpiękniejszy uśmiech. O, rety! George uważał, że to świetne zdjęcie. Kapelusz wyglądał idealnie. George potrzebował gładkiej, płaskiej i równej powierzchni. Gładkiej, płaskiej i twardej powierzchni. Będę, czy ty też? He? Chyba zanosi się na burzę.
George? George, co to był za hałas? O, George, nie. Na górze wszystko słychać. No, już dobrze. Ja nie chcę zniszczyć ich przed zawodami. O, już czas. Pośpieszmy się, bo się spóźnimy. Gotowy? George nie mógł się doczekać, kiedy pan ujrzy wypolerowaną kulę. Kula? Została w domu. No dobra, kręgielnio nadciągamy! George musiał szybko dostarczyć kulę panu w żółtym kapeluszu, ale jak? I wtedy to zobaczył. Droga była wielkim torem do kręgli z rynnami po bokach. Kula świetnie się toczyła w dół. A jeśli George był w czymś dobry, to właśnie w trafianiu w rynnę. Przybył dziś w bojowym nastroju. Potoczył kulę tak szybko, że nie zauważyłem, jak się tam znalazł. Ja nie... Wiesz może, co się stało? Tak oto George potoczył kulę rynną i wykonał swój pierwszy w życiu tak zwany strajk. Gdzie się znalazł? Te pręty nie wydają się znajome. Do czego służą? Co to za dźwięk? Ha, przypomina nasz wąż. Nasz wąż? George, pociągnąłeś za drążki? Czy George zgubił iskrę? Dotykane przedmioty nie miały sierści i nie słyszał szczekania.
Jego nos wyczuł zapach mokrego psa. Iskra jest gdzieś blisko. Czemu nie mamy normalnych gości? Iskra znów się schowała, ale George wiedział, jak znaleźć milczącego mokrego psa. Sierść! Chyba znalazł Iskrę, ale nie pachnie mokrym psem. Ten pies jest za mały jak na Iskrę. Ten pies jest kotem. Zapach jedzenia i kot. George już wie, gdzie się znajduje. Kuchnia mistrza spaghettiego. To miejsce, do którego z pewnością przybiegła Iskra. O nie! Coś ty narobił, mój makaron! Zwykle, gdy słyszę łomot, a potem krzyk, myślę, że to George. Ale dziś jest na przyjęciu. Biegł tędy pies, a za nim małpka z zakrytymi oczami? Wszyscy w mieście ich widzieli, a ja nie mogę ich znaleźć. W parku nie było tak głośno i rosła trawa. Nawet z zasłoniętymi oczami George wiedział, że jest w bezkresnym parku, a mokry pies był blisko. George wąchał i macał, aż znalazł coś, co przypominało Iskrę. Kiedy zaszczekała, wiedział, że to ona. Szukałem wszędzie. Nie mogę znaleźć George'a i Iskry. A patrzyłeś tam? A? Tym razem zrób tylko jeden zamach, okej? Tym razem George użył nie tylko kija. Wykorzystał dźwięk. Dotyk. I zapach. To ja go tego nauczyłem. Chcąc trafić w piniatę, George wykorzystał wszystkie zmysły oprócz jednego. Tym ostatnim zmysłem był smak. George nie pamiętał, jaki znak wisiał na tym słupie. Wybrał ten, który mu się spodobał. Skoro wszyscy tak lubili znaki, ten im się spodoba. Wybieranie miejsc na powieszenie znaków to równie świetna zabawa, jak ich zbieranie. Było dużo pracy, ale George powiesił z powrotem wszystkie znaki. Dzięki! O, ten pies znów się tutaj dostał. Wyniosę go. Co? Nie, prezes tutaj mieszka.
to dlaczego jest znak zakaz wprowadzania psów? Zakaz wprowadzania psów? Ten znak tutaj nie wisiał. Prawda, prezes? Zaraz, zaraz. Skoro ten znak ma znaczenie, może pozostałe też? Jesteś pewien, że to tu? Tak pokazuje znak. To nie jest miejsce do kajakowania. Myślałem, że ty wzięłaś wiosła. Skoro miejsce dla kajaków jest nad jeziorem, miejsce dla niedźwiedzia będzie koło lasu. Skarbie, tu są stoliki. Nie karmić niedźwiedzi. Tu są niedźwiedzie? Uciekaj! Może stolik do pikniku lepiej by pasował. Trzeba było pomyśleć, ale George odkrył, gdzie powinien wisieć który znak. Ale ja chcę loda, proszę. Przykro mi, ale nie sprzedaję lodów. Niech pan nie pyta, nic panu nie da. Cały dzień ludzie pytają mnie o lody. Czy przez ten biały fartuch? A może przez to? Kto to powiesił? George, zamieniłeś może znaki? Tak pewnie zginął nasz znak zakaz wprowadzania psów. Pracownia zrobi nowy znak. Chcesz zobaczyć, jak się je robi? Sami robimy nasze znaki. Prostokątne pomagają coś znaleźć. Okrągłe mówią, co wolno, a czerwone z kreską, czego nie wolno. Chcesz zrobić znak? Wezmę, zaraz go powieszę. George wiedział, jaki znak chce namalować. Na drzwi do swojej sypialni. Znak był nie tylko ładny, ale i bardzo przydatny. Pani Spaghetti pewno nie umie liczyć. A może mapy są podobne do gier planszowych? Przystanek, na którym się wsiada, nie liczy się. George nie miał czasu czekać na następny autobus. Dzięki, małpko. Może nie ma żadnego placka? Proszę, proszę, placek już do nas jedzie. Gdzie jesteś, Giorgio? George dotarł do trzeciej alei. Ha ha!
Netty powiedziała, znajdź fontannę, a potem trzy budynki dalej będzie numer 33. Tylko że trzeci budynek nie ma numeru 33, ma 72. Nie, 3, 25. Nie, 22. -72 stopnie Fahrenheita, czyli 22 stopnie Celsjusza. Godzina 3:25. Tam jest dom numer 33, ale nie jest trzeci od fontanny, tylko czwarty. George, nie liczysz pola, na którym stoisz. Liczysz od następnego. Raz, dwa, trzy. Widzisz? Oczywiście. Trzeba liczyć budynki jak pola na planszy do gry. Budynek, przed którym się stoi, nie liczy się. Co korzystać z windy, kiedy jest się prawie na trzecim piętrze? Przyniesie placek? Czy to ma być brązowa małpka, bo właśnie weszła przez okno? Mistrz jest tam. Trzecie drzwi za męską toaletą. Teraz już George wiedział, co ma zrobić. Drzwi, od których zaczął, nie liczą się. Oczywiście, że nie przesadzam, kiedy mówię, że najważniejsza jest punktualność. A, jak obiecałem, placek. A więc oto placek spaghettiego. Lekki, puszysty, cukiernicza rozkosz. George liczył, że dostanie kawałek. Dostarczenie placka zaostrzyło mu apetyt. Jeżeli zamówicie u nas, gwarantuję, że numer z rozmazaniem tortu na twarzy zawsze się uda. No, kto chce złożyć zamówienie? Giorgio, dzięki tobie moja nowa firma dostawy spożywcze od klauna ruszyła pełną parą. Twoja małpka jest słaba w pakowaniu mortadeli. To mielonka. On dobrze wie, co robi. Zwycięstwo mam jak w banku. Prawie się udało. Odpocznij i bądź gotów na jutrzejsze zawody. George nie czuł się gotów. Chciał jeszcze poćwiczyć przed zawodami. Wpadł na pomysł, że może ćwiczyć nie tylko na żywności. Witam na 14 zawodach w pakowaniu toreb. Zawodnicy rozgrzewają się przed 3 rundami eliminacji.
Nieważne, czy wygrasz, czy przegrasz. Liczy się, jak spakujesz torbę. Po prostu idź tam i baw się dobrze. Na miejsca, gotowi, pakuj! George, postaraj się w następnej rundzie. Na miejsca, gotowi, pakuj. Skończyłem. Co? Chyba jajka się zbiły. Automatyczna eliminacja. George jest świetny. Ciężka praca się opłaca. Małpka jest niezła. Nie martw się, wygram. Proszę państwa, zostało dwóch zawodników. Przedstawiciel Wielkiego Marta, najszybszy pakowacz po tej stronie parku, słynny młodzieniec z 14 ulicy Rodnej. I przedstawiciel miejskiego spożywczaka, mała, waleczna małpka, pakowaczka z Alei Parkowej, George! Przydaj się! Pakowacze, gotowi? Tak, na zwycięstwo! Na miejsca, gotowi, pakuj! O nie! Szynka w puszce zakała przetworów mięsnych. Myśl nim coś włożysz, George! Yeah. George odkrył, że szynka i ser zawsze do siebie pasują. Zwycięzcą jest... Nie! George! Nie! Brawo, George! Ale jak się tego nauczyłeś? Jestem pod wrażeniem. Nie ma miejsca na nagrodę. Brawo! Okej, posialiśmy. Gdyby te warzywa mogły w magiczny sposób wyrosnąć przez noc, kłopoty by znikły. Może krasnoludek George mógłby pomóc? Musi policzyć, ile nasion marchewki zasiali. Potem musi przynieść tyle samo marchewek z lodówki. George zastanawiał się, czy tym razem mistrz będzie szczęśliwy. Ach, pójdę na dach podlać ogródek. Neti, zamkniemy restaurację do czasu, aż urosną świeże warzywa. Nie! Możemy je kupić w sklepie. Tak, ale nie będą takie świeże. O, tylko popatrz. A,
wnet, idioti! Spójrzcie! To jakiś cud marchewkowy! Niemożliwe, mistrzu. Marchewka nie urośnie przez noc. Mówiłam. Ta urosła! Chcę wiedzieć, jak to się stało, żeby znów zrobić tak samo. No, zbada pani ziemię? Za darmową pizzę. Okej, zrobię testy. Mogę ją zatrzymać? Przykro mi, gotuję zupę. Giorgio, spójrz na te nasze marchewki. Już urosły. Dopóki mam świeże warzywa, nie muszę zamykać restauracji. George poczuł się jak dobry krasnoludek. Ciekawe, dlaczego bakłażany i cukinie nie urosły. O, zapomniał o bakłażanach i cukinii. Później wsieję tamte. Jeżeli się uda, jutro będziemy mieli świeży groszek i rukole. Bakłażan? Cukinia? A gdzie groszek i rukola? Jak George ma być krasnoludkiem, nie mając świeżych warzyw? Witam panią profesor. Nasza ziemia to zwykła ziemia? Nie, nie słyszałam, by znów to się stało. Ohoho, Neti! Znów same urosły! Są bakłażany i cukinie! Chodź, zobacz! Bakłażany? Cukinie? Już do państwa jadę! Nie gotujcie! Einstein, pizza? Spotkamy się u spaghetti. Pani stawia? Nie będziemy jeść, będziemy naukowcami. A George, czy ty zrobiłeś jakieś, nie wiem, co to mogłoby być z naszymi warzywami? Karmisz wegetariańskiego szewca? Wsadził pan puszkę groszku? Oho! Teraz już rosną w puszkach? Neti, wezwij telewizję! O, rety! A, witam wszystkich. To jest moje, bo George... chciał być krasnoludkiem. O, to ty zrobiłeś, żeby warzywa szybciej rosły? Och, Neti, nasz ogród nie jest magiczny. Ale twoje potrawy są. Aha, przekonałaś mnie! Jestem najlepszy! A z tych warzyw ugotuję pyszny obiad dla wszystkich! Chodźcie! Świetnie! George, pamiętasz drogę do budki strażnika? Nie szkodzi, mam mapę! Musimy ją dać George'owi. Potrafię robić prosto latające samoloty. Uwaga! O, ups, nie ten model. Ten robił pętle. Tak, robił. George musiał odnaleźć budkę strażnika i sprowadzić pomoc. Ale jak? To były miejsca, które mijali. Gdyby teraz mijał te miejsca w odwrotnej kolejności... dotarłby do budki strażnika. Za rysunkami? Dobry pomysł! Sprowadzi pomoc.
Więc zaczekamy tutaj, tak? No tak. Na pierwszym rozwidleniu dróg George musiał podjąć decyzję. To było to skaliste drzewo. Rysunek czwarty. Żółwiowy szczyt. Bill? Tak się rozpala ogień. Niepotrzebny nam ogień. Wie pan, niektóre części drzewa są jadalne. Przy następnym rozwidleniu szlaku George miał kłopot. Jak znajdzie Jeremię bobrów, skoro go nie widać? Czy to prawda? Bobry naprawdę wchodziły do domu pod wodą. I co teraz zrobi? Jest kiepsko, ale znam 56 sposobów, by było gorzej. Kapelusz! Mój kapelusz! 57! Mam je wyliczyć? Jeden? Mogłoby padać. O nie! Przy kolejnym skrzyżowaniu George musiał wybrać kierunek, ale wszystkie ścieżki wyglądały tak samo. George nigdy tak się nie cieszył na widok własnych śmieci. Witaj, mogę ci pomóc? A rozumiem, wezmę sprzęt ratunkowy. Dobra robota, George. Kapelusz! George przyprowadził mnie prosto do was. Jest świetnym tropicielem. Piesze wycieczki są ciekawe. George nie rozumiał, czemu nie chodzi na nie więcej ludzi. Nie, nie, nie. Nie w tym pniu. George'owi było przykro, że zbudził wiewiórkę skoczkę, ale musiał iść dalej. Wtedy wpadł na pomysł. Udawanie oposa miało swoje plusy. Odebrałem następny telefon w sprawie stwora. Tym razem przestraszył krowy na farmie rękińców. Ha! Ale zapewniam wszystkie dzieciaki, że to taka zabawa. Stwór to tylko legenda. Mam nadzieję. George przypomniał sobie, że opos lubi kanapki z rybą, więc może mieszka w wodzie, jak bobry. Szopy też muszą być zwierzętami nocnymi. Ale opos nie jest zainteresowany wodą. Chyba że mieszka w łodzi.
Clint? Ten stwór z jeziora chyba chce ukraść naszą łódź. Może rodzina tego oposa mieszka w miasteczku? George podniósł go wysoko, żeby lepiej widział. Kochani, pamiętajcie, że stwór jest tylko legendą wędkarzy. On nie istnieje. Tylko, że on tu jest. Ma ze 4 metry wzrostu i wygląda jak rekin z harpunem. Robiło się coraz później, a George nadal nie mógł znaleźć domu oposa. Natrafił na domy innych nocnych zwierząt. Ujrzał też domki zwierząt aktywnych w dzień. Ale domu oposa nigdzie nie było. Był tak zmęczony, że zdawało mu się, iż wszędzie widzi oposy. A może nie? Rodzina oposa mieszka na drzewie. George, nie za późno na spacer? To noc pełna wrażeń. Mieszkańcy zgłaszają nocne stwory. George też widział nocne stwory. Bill miał rację. Było ich wiele. Lecz Bill się mylił w kwestii wsi. Zamknijcie drzwi, nie wiadomo, gdzie stwór się znów pojawi. W nocy wcale nie było cicho. Dobranoc, George. Śpi dobrze. George będzie dobrze spał. Skoro nie ma oposa, napełni karmnik i obudzi się ze świergotem ptaków. Dzień dobry, George. Pora wstawać. George? Oh. George dowiedział się jednej rzeczy o nocnych zwierzętach. Zwierzęta, które są aktywne nocą, w ciągu dnia śpią. Tym razem na pewno się nie spóźnię. George cofnął czas o kolejną godzinę, żeby zobaczyć sterowiec o zachodzie słońca. Proszę zdążyć na czas. O, spokojnie, przyjdę wcześniej. Hej, masz jeszcze trochę czasu, George. A ja mogę sobie jeszcze poczytać. O, coraz szybciej czytam. Oh. Byle się nie spóźnić. Może pączka? Nie, dzięki. Miał pan przyjść wcześniej, żeby się umówić z panem Rafwickiem. No i przyszedłem wcześniej. Odleciał 2 godziny temu. Co? Przecież to niemożliwe to jest. Jutro wpadnie tu tylko na minutę. Ostatnia szansa. Coś jest nie tak z moim zegarem. Nie, zegar nie jest popsuty. Na pewno? Spóźniam się coraz bardziej.
A, zegar chodzi jak należy. Okej, okay, przyniosę pański zegarek i budzik. Bez pospiechu. Spójrz, George, odebrałem budzik i zegarek. Racja, nastaw je zgodnie z dużym zegarem. Mam nadzieję, że będziesz bardziej wiarygodny. Wybacz, Olgo, nie bierz tego do siebie. O, spóźnię się do klubu książki. Gdyby doba miała więcej godzin. Gdyby doba miała więcej godzin? George może to załatwić. O, wspaniale! Czytam 77. książkę, a ty nie musisz iść do łóżka. George, nie rób tego! Zaraz, zaraz. To ty przestawiałeś zegar. O, nic dziwnego, że się spóźniałem. Nie wolno tego robić. Nasz zegar musi pokazywać tę samą godzinę, co inne zegary. Przez to, że zmieniłeś godzinę, nie polecieliśmy sterowcem. No, mamy jeszcze jedną ostatnią szansę. Jutro. Ale musimy się stawić na czas. Byle się nie spóźnić. Panie Rafwick, to człowiek, o którym panu mówiłam. Chciałbym się umówić na lot. Za późno. Dziś po południu odlatuję na festiwal kiełbasy. O, wybacz, George. To dla tej małpki? Czemu pan od razu nie mówił? Kiełbasa poczeka. Nigdy nie leciałem z małpką. Chcesz być moim drugim pilotem? Hej, George! Stąd widać nasz budynek! Przez cały tydzień późno kładł się spać. Bardzo ci dziękuję, George. Oby pomogło. O, co jeszcze? Nowy termofor? Paski na chrapanie? Stary precel? Pan w żółtej szlafmycy zażył lekarstwa i z powrotem zasnął. Spał bardzo długo. O, jest gorzej niż myślałem. Wiem, że pracuje pan nad zmianami, ale teraz trzeba zmienić zmiany. Tak, proszę odwrócić wykresy, zmienić rozdziały nieparzyste na parzyste i piąty na drugi na ósmą rano, okej? Poczuje się pan lepiej karmiąc przeziębienie i głodząc gorączkę. Żeby pan naprawdę wyzdrowiał, George nakarmi to przeziębienie. Cześć, George. O, dużo jedzenia. Ale zanim cokolwiek zjem... George był ciekaw, co takiego pan włożył do ust. Czy tym karmi przeziębienie?
O, to jest termometr. Pokazuje, czy mam gorączkę. Aha. Tak, powinienem mieć 36,6 stopni. A ja mam trochę podwyższoną temperaturę. George musi zagłodzić gorączkę. Co? No cóż, zastanowię się nad tym, gdy wydobrzeję. Cześć, George. Może chcecie kotka? Ktoś jest chory? Przykro mi. Kiedy kotka mojej przyjaciółki była chora, też musieliśmy być cicho. Kotka Pusia bardzo długo leżała w łóżku. Pan w żółtym kapeluszu też długo leży w łóżku. Pusia nie zachowywała się normalnie. Pan w żółtym kapeluszu też nie zachowuje się normalnie. Musi być chory na to samo, co Pusia. Ale Pusia nie była chora. Po całym dniu leżenia urodziła 6 kociąt. Kociąt? Pan nie jest chory. Pan w żółtym kapeluszu urodzi kocięta. Jeśli ktoś będzie chciał kociaka, daj znać. George musi przygotować mieszkanie na pojawienie się kociąt. Do rana wszystko było gotowe. Halo? Witam, tu pani profesor. Pański raport jest doskonały. Te zmiany nie będą potrzebne. Aha, zmiany? Dostanie pan premię za tę dodatkową i ciężką pracę podczas choroby. Ja nic takiego nie zrobiłem. O, jest pan taki skromny. Jeszcze raz dziękuję. Jakie zmiany? O, rety. Mleko? George! Ale dlaczego miauczysz? Czy coś przegapiłem? George ucieszył się, że pan w żółtym kapeluszu wyzdrowiał, nie rodząc kociąt. O, chyba się zaraziłeś. Wskakuj do łóżka. Przeziębienie to nic strasznego. Przynajmniej nie rodzi się kociąt. I nadal pozostanie tajne, jeśli George nie przesunie regału. Jeśli dźwignia otwiera okna, może przesunie regał z książkami? A może są rzeczy, których dźwignia nie ruszy? Im dłuższy kij między tobą a piłką, tym dalej ona poleci, gdy uderzysz. Może George potrzebuje bardzo, bardzo długiego kija golfowego. Albo tamtej włóczni? O! Nie ma nic lepszego, żeby wyjść z ciasnego pomieszczenia. Lub do niego wejść. Teraz nic nie oddziela George'a od jego piłki. Z wyjątkiem fosy. Na szczęście George znalazł most. Na nieszczęście był on uniesiony.
można go było opuścić. Ale się zaciął. Jeśli można otwierać okna i odsuwać regały, może uda się też obrócić koło. George nie miał pojęcia, po co wiewiórka ukradła jego piłkę, skoro ma tyle własnych. To przypominało smoka, którego wujek Tam kazał szukać panu w żółtym kapeluszu. Czas się skończył. Odpuść. Muszę mu oddać zamek. Nie odpuszczę. Czy to ten? Nie, to smok w czerwonym berecie. Czy to ten? Nie, niebieski. Żółty, żółty. Przeglądałeś się dziś w lustrze, chłopcze? A... Panie Tamie, przyszedłem przejąć zamek, a więc proszę mi oddać klucze. George był pewien, że ucieszyliby się na wieść, iż znalazł smoka. Do tego uderzenia potrzebował porządnej dźwigni. Proszę bardzo, są pańskie. O! Nie mogę w to uwierzyć! Akt własności! Jak się tu znalazł? O, fantastycznie! Cieszyli się bardziej, niż George się spodziewał. Wujek Tam zdołał uratować zamek, a George trafił w dołek za pierwszym uderzeniem. Gdyby tylko mógł odzyskać swoją piłkę. Bruno wydostał się z mieszkania. Obecność węża może zdenerwować każdą mysz. Ale Bruno nie interesował się myszkami. Miał pełny żołądek i szukał wygodnego miejsca na odpoczynek. Mundur był ciepły, cichy i ciemny. Doskonałe miejsce wypoczynku dla węża. A, przepraszam, George, ale muszę to włożyć. Prezes nie wiedział, co to jest. Ale skoro w pobliżu był George, to na pewno było coś brudzącego. O! George, muszę wracać do pracy. Miękka ziemia zawsze skusi węża.
dziękuję, George, jak miło. Teraz już sobie poradzę. Doniczka była za mała. Bruno chciał wrócić do swojego terrarium. Benji i Willy zaczęły żałować, że opuściły swoje terrarium. Bruno pomyślał, że myszki pewnie znają drogę do domu, więc popędził za nimi. Myszki nigdy wcześniej nie widziały takiego futrzastego, pulchnego węża z nogami, a prezes po raz pierwszy ujrzał w swoim budynku myszy. Benji i Willy się znalazły. George wiedział, że prezes przypilnuje myszek. Sam musi złapać węża. Prezes nie zdawał sobie sprawy, że wyskakuje przez okno, aż było za późno, by wrócić z powrotem. Może myszki zaprowadzą go do otwartego okna? Cześć, George! Mam nadzieję, że Bruno, Benji i Willy nie sprawili kłopotu. Wszyscy się cieszyli, że wrócili na swoje miejsca. A czemu prezes siedzi w zlewie? No, prawie wszyscy. Prezes postanowił poczekać, aż ochłonie po ostatniej przygodzie. Jak jeszcze może George zarobić pieniądze? George uznał, że restauracja będzie dobrym miejscem, ale nic tam nie zarabiał. O, biedny Giorgio. Zarabia pieniądze, by kupić łódkę, ale chyba nikt nie docenia jego muzyki. Chyba wiem, jak uszczęśliwić wszystkich. George, to bardzo piękne instrumenty. Mogę je kupić za dolara? To są ćwierć dolarówki. Każda z nich ma wartość 25 centów. Dwadzieścia pięć, 50, 75 i 100 centów. A razem to 1 dolar. Gratuluję ci, George. Twoja świnka jest pełna. Otwórzmy ją i sprawdźmy, czy wystarczy pieniędzy na twoją wymarzoną łódkę. O,
wyjąć pieniądze. Chodźmy do mnie. Z pomocą świnki George zrobił oszczędności. Wkrótce spełni się jego wielkie marzenie. Proszę bardzo. Świnkę trzeba rozbić, by wyjąć zawartość, żeby cię nie kusiło, by wyciągać pieniądze. O, dobrze, zrobimy to inaczej. Okej, zaczynaj. Może jeśli włożymy świnkę do suszarki, monety wylecą. Ale może też pęknąć. Iskra, stój! Iskra, nie! No cóż. Iskra rozwiązała problem otwarcia świnki skarbonki. Jest równo 8 dolarów, 5 dolarów na łódkę i 3 dolary reszty. George ma wymarzoną łódź. Ale będzie tęsknił za świnką. O, świnka skarbonka kosztuje dolara, a ty masz 3. Na co będziesz oszczędzał tym razem, George? Sekundę. Na pewno nie chcesz zdjąć tej czapki? Nosisz ją od wielu dni. Wrzuciłbym ją do prania. George nie chciał, żeby szczęście się sprało. No dobrze. Miłych snów. Nie ma czapki? To tu się schowała kanapka. George, co się stało? Czapka? Leżała na podłodze, więc uprałem. Proszę. O, skurczyła się w praniu. Woda była za gorąca. Przepraszam, George, kupię ci drugą. George nie chciał drugiej czapki, chyba że z gwarancją szczęścia. Za godzinę zacznie się ultra mega ekstremalna gra w klasy. Musi włożyć tę czapkę. Czapka nie chce się rozciągnąć, więc zostało tylko jedno wyjście. Choć George długo moczył głowę, nie chciała się skurczyć tak jak czapka.
jak zagra w klasy bez szczęśliwej czapki. Hej, George, zejdź na dół, wszyscy czekają. Okej, George, to ultra ekstrema, więc gdy dotrzesz do kwietnika, musisz powąchać tulipany, a potem przejść pod kwietnikiem. Założę się, że nie przejedzie za jednym razem. George miał czapkę na głowie, więc uznał, że dopisze mu szczęście. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Udało się, dzięki szczęśliwej czapce. Spadła, nim zacząłeś grę. Trochę za mała. Zaliczył wielką, ultraekstremalną rundę gry w klasy bez szczęśliwej czapki. Niesamowita małpka. George nie musiał mieć szczęścia, żeby dobrze grać. To był odpowiedni rozmiar dla jamnika. Hej, prezes, wygrałeś zapas karmy do końca życia. To było wczoraj, zapomniałem ci powiedzieć. Hej, ładny chwyt. Ale George wie, że szczęście nie ma z tym nic wspólnego. Jedno, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kurcząt i wiewiórka skoczka. Nie zgadza się. George widział, jak pani Rankins jeździ traktorem, ale jak go wyłączył? Z tej strony też są wrota, ale George musi zatrzymać traktor. Może praca na farmie przekracza możliwości jednej małpki? George, no przestań. O, cześć, Mike. Mike? Jak tu wszedłeś? Budzik wyłączony? Świnka w moim łóżku? George! George, co ty? Okej, trzymaj się mocno, dobrze?
Nic ci nie jest? Cóż, zagońmy jej na miejsca, stary. Nie wiem, czy robisz to celowo, George, ale to działa. No, to jeszcze nie koniec. Obiecaliśmy rękińcom, że zrobimy wszystko, zanim wrócą. Jest tuzin jajek, 10 plus 2. Jedna, dwie, trzy, cztery kwarty. Dobra robota, George. Ach, gotowe. I w samą porę. Witamy! No, jak mu poszło? Oskar wygrał! To najładniejsza świnka na świecie! Oficjalnie! Ciężki ranek, he? No, właściwie tak. Pan to wie, bo jest dobrym farmerem. Tak, poza tym Mike siedzi na dachu. Co? W ten sposób George zrozumiał, że wszystko trzeba liczyć dwa razy i sprawdzać dach sam. W co on uderzył, że tak fajnie zabrzmiało? Dowie się, jeśli będzie uderzał kaskiem, aż usłyszy ten sam dźwięk. Co takiego jest na dnie? W porządku. Mocno trzymajcie drabinę. No dobrze. A teraz szybko ją odkręcimy i... O, nie drabinę, żarówkę! O, przepraszam. Pardon. Skoro nikt nie może zejść do dołu bez kasku, a wszystkie kaski leżą w dole, jak je stamtąd wyjąć? Dłuższy powinien sięgnąć głębiej. Potrzebował czegoś długiego, co mogłoby chwycić. Jak dłonie. George wiedział, że tak się zakręca i odkręca wodę. Nie w tę stronę. Hmm.
kaski pływają po wodzie jak łódki. Chyba są bliżej. Dosięga ich szpadlem. Są bliżej. Jeśli George napełni wodą cały dół, kaski same wypłyną. Okej, teraz świeci. Świetnie, wracajmy do pracy. O czymś zapomnieliście? Proszę, śpieszy nam się do pracy. O, te też muszę wymienić. George nie wiedział, że napełnianie dołu wodą zajmie tyle czasu, ale cierpliwie czekał. A kaski unosiły się na wodzie. Szczęśliwy spławik pana Quinta. Czy to możliwe? George już wie, co wydało ten dźwięk i odzyskał kaski. Wszystko się udało, tylko jak ma teraz wylać całą tę wodę z ich świeżego dołu? Znów go upuściłem? O, dzięki. Hej, zgadłeś, że to będzie nasz nowy staw. No, posprzątajmy tu i gotowe. Tak. Myślałem, że cię zaskoczę, ale to ty zaskoczyłeś mnie. O, i to podwójnie.